Właśnie zakończył się ogólnopolski plener rzeźbiarsko-malarski Chełmek 2019. Do naszego miasteczka zjechało liczne grono artystów, rzeźbiarzy, malarzy, no w zasadzie z całej Polski. I plonem tego artystycznego spotkania jest kolekcja rzeźb, która będzie w formie takiej plenerowej ekspozycji pokazywana przed naszym ośrodkiem. Ona, ta kolekcja, w zasadzie wzbogaca dorobek rzeźbiarski naszego miasteczka, który już od kilkudziesięciu lat jest budowany. Przypomnę, że tradycja plenerów rzeźbiarskich w Chełmku sięga lat 80. XX wieku. No i w tym czasie już całkiem pokaźny zbiór rzeźb powstał i te rzeźby, które powstały właśnie w tym tygodniu, no wzbogacają tą kolekcję, a okazja jest znamienita, ponieważ nasze miasteczko świętuje w tej chwili 50-lecie nadania praw miejskich, a Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, które świetnie działa na terenie Chełmka, świętuje 35-lecie swojej działalności. Spotkania z okazji Dni Miasta zawsze mają charakter taki sportowy, rekreacyjny. Oczywiście z wieczorną kulminacyjnymi wydarzeniami, które odbywają się tutaj na płycie Muszli. Jest prezentacja dorobku naszego ludowego, szkolnego, artystycznego. To, co ludzie i zespoły przygotowali. I oczywiście staramy się zawsze, żeby była gwiazda wieczoru. W tym roku Golec Orkiestra jako gość specjalny z racji 50-lecia nadania praw miejskich. Świętujemy tak, jak powinno się świętować ten piękny jubileusz. Myślę, że wszyscy mieszkańcy są zadowoleni. Pogoda nam dopisała. Było w sumie bardzo przyjemnie. No i patrząc przez ilość mieszkańców, którzy korzystali z tych wszystkich imprez i całej oferty przygotowanej, bo przecież tutaj chodzi o to, żebyśmy nie siedzieli, nie stali, a ruszali się. Czyli było dużo, dużo zajęć sportowych, tenisowych. No z imprez sportowych to przede wszystkim koncentrowaliśmy się na ofercie dla młodych dzisiaj, czyli turnieje tenisowe, mini futbol na stadionie oraz dla starszych tenisa był z kolei turniej Open w kategorii mężczyzn i kobiet, który od rana do w zasadzie godzin nocnych wczoraj się toczył. Więc oczywiście zawody wękarskie to już tradycja, że w sobotę dorośli około 40 uczestników rywalizowało o puchary, a dzisiaj to jest spotkanie rodzin, czyli rodziny z dziećmi i dzieci z kolei wędkują i później otrzymują nagrody. Te ostatnie 25 lat były naznaczone różnymi problemami związanymi z transformacją, ale te 15 to już jest Chełmka rozkwit, gruntowna przebudowa, duże zmiany, które zachodzą. Jak widzieliście, miasto jest rozkopane, przebudowujemy cały układ komunikacyjny, budujemy nową bibliotekę, korty tenisowe za miesiąc zamknięte, gruntownie przebudowane, skatepark, żłobek, to wszystko się dzieje i życzmy sobie, żebyśmy po prostu w dobrej kondycji mogli zrealizować wszystkie zadania, które sobie wyznaczyliśmy, ale korzystając z tej okazji, pamiętając o jubileuszach, pamiętajmy, że te jubileusze tworzą ludzie. To mieszkańcy Chełmka, tu i teraz żyjący, zbudowali to miasto, dbają o to miasto, a ja mam ogromną przyjemność pracować dla nich i to wszystko zmieniać ku zadowoleniu nam wszystkim. Nie przez przypadek zdecydowałem, że to będzie Golec Orkiestra, bo Chełmek jest takim przykładem, że tu będzie San Francisco, bo 90 lat temu tutaj właśnie było ściernisko, tutaj nic nie było. 90 lat temu zaczęła się budowa miasta, budowa zakładu, a dzisiaj gruntownie zmieniamy. Co prawda banki są dwa, ale mamy miejsca na kolejne, także oni są jakby takim potwierdzeniem tego sukcesu Chełmka w XXI wieku. Tak, za 20 minut zaczynamy koncert w Chełmku. Cieszymy się z tego powodu, ponieważ cały czas jesteśmy w terasie z okazji 20-lecia działalności Golec Orkiestry. Zatem pojawiają się i przeboje stare, największe hity golców, jak i również te nowe piosenki premierowe. Tutaj dzisiaj wykonamy premierową Górą Ty, najnowszą produkcję Golec Orkiestry. Jest to taka kooperacja Golec Orkiestry, Gromiego i BDOS-a. Piosenka zapowiada duże przedsięwzięcie, mianowicie 100-minutowy koncert
Symfoetnika Golec Orkiestry, który będziemy realizować 23 sierpnia w Katowicach. Już dzisiaj zapraszamy na to wydarzenie z orkiestrą symfoniczną, z 6 wspaniałymi gośćmi zaproszonymi do tego wydarzenia, bo i będzie Piotr Cugowski, Kuba Badak, będzie Andrzej Lampert, będzie Krzysiu Trybunia, Tutka, będzie BDOS, będzie Gromi, będą podopieczni Fundacji Braci Golec, no i oczywiście orkiestra symfoniczna. Jest to mocno karpacki projekt, przepiękna rzecz, proszę trzymać kciuki, ale proszę przybyć na tę imprezę. Pójdź porozum raz to, co dzieli nas, rzuć, gdzie bądź, i pewnego dnia w to, co łączyć ma, też się włącz. Nie walcz bez końca, tak sensu tej wojnie brak. Zagub niczym topór swą zaciekłą złość. Roztrąbimy to, niech dołączy kto ma już dość. Górą ty, górą ja, znajdą się szczyty dwa. Jeden duch w ciałach dwóch niech gra. Golec Orkiestra ma 20 lat, Hełmek ma 50, połączone siły, czuję, że będzie szaleństwo do jego rana. Lubię ten zespół i chciałbym go obejrzeć na żywo, bo jeszcze nigdy nie oglądałem ich na żywo. Nie? A bardzo lubię, a szczególnie jeszcze teraz ten ostatni przebój, to tym bardziej chcę właśnie posłuchać. No słyszałam, że będzie super zabawa, że będą właśnie golce, że będą występować dziewczynki ze szkoły, także poszłam zobaczyć. Ulubiony kawałek golców? Górą ty, czyli na nowsza nowość, nie? Górą ty, górą ja, zejdą się.